Witam, witam serdecznie w kolejnym vlogu admina z trasy. Znowu jadę do pracy. No i cóż, to kolejny odcinek należy nagrać. Cóż dzisiaj? A na początek może jakieś parę kwestii, zanim przejdziemy znowu do naszego spamu, bo jeszcze żeśmy go summa summarum nie dokończyli i raczej dzisiaj go jeszcze chyba nie skończymy. Ale zanim przejdziemy do spamu i do tych kolejnych mechanizmów, które znajdują się w tytule odcinka, to w każdym razie małe jakieś tam ogłoszenia parafialne. Bo już tam chyba ze dwie czy trzy osoby nawet chyba pisały do mnie odnośnie, gdzie wpłacać na Patronite'a. To w każdym razie jeszcze Patronite'a nie odpaliłem. Zgodnie z tym, co trochę czasami opowiadam też w tych odcinkach, nie lubię podejmowania decyzji na szybko, na rympał, aby tylko było. I czasem wolę, żeby było przemyślane. Jest wtedy trochę szansa, że wyjdzie coś troszeczkę lepiej. Znaczy to i tak, ja się też dużo, powiedzmy, gdzieś tam motam w swoich myślach, biorąc pod uwagę, że gdybym miał możliwości finansowe jakichś wielkich potentatów, to szybko, łatwo byłoby można porobić różnego rodzaju, pozamawiać aplikacje, etc. A tak to jednak trzeba gdzieś tam te pomysły dostosowywać również do realiów, tak, których gdzieś tam się mimo wszystko jest, żeby to miało jakoś tam ręce i nogi. A jeszcze jak się tam w tym życiu codziennym takim żyje, gdzie jest robota do wykonania, 5000 rzeczy naraz do zrobienia i tak dalej, to mimo wszystko w tym wszystkim to ja jednak wolę, żeby może i tydzień, dwa, trzy, cztery dłużej, ale może tak, żeby to nie było tylko dlatego, że ma być i narępał i z tego tam wyjść kompletnie czasem jakiś bezsens, co i tak zawsze niebezpieczeństwa zostają, że wychodzi lepiej lub gorzej. No ale biorąc pod uwagę, jak się nam kończą kursy wakacyjne, teraz niedługo przejdziemy do kursów powakacyjnych, myślę, także tam chyba wyszło na to, że wyszło całkiem nie najgorzej, o tak, summa summarum. Jak na razie sumarycznie głosy, które słyszałem, to głosy mniej więcej były ogólnie, powiedzmy, na tak, że się podobało i tak dalej, i tak dalej. Cóż, zostałoby ankietę, oczywiście, no cóż, może się wypowiadają ci, co są zadowoleni. Inne pytanie, jak cała reszta. Na razie jakichś wielkich narzekań nie słyszałem, czyli chyba nie jest tak źle. Dobra, to tak co do ogłoszenia, znaczy tak naprawdę to ogłoszenie miało być jedno dotyczące summa summarum tegoż Patronite'a, także jeszcze chwila, jeżeli ten Patronite ruszy, to w każdym razie na pewno będę dawał tu i tam znać i tak na pewno ci, którzy gdzieś tam śledzą naszą witrynę adminakademia.pl, czy tutaj również filmy na kanale na YouTubie, czy na fejsie również, tak naszą stronę, no to w każdym razie na pewno chyba gdzieś tam nie ucieknie i będę o tym również nadmieniał. Tylko muszę to jeszcze do końca wszystko przemyśleć, bo to różne pomysły. Bynajmniej dziękuję za te pewne pomysły, które mi tam doszły, bo były takie, które były cenne. Także warto było ten film puścić, bo były pomysły takie, które były mimo wszystko warte i cenne. Dobra, no to chyba ogłoszeń parafialnych myślę, że starczy, a trzeba się zabrać za nasz temat, bo w końcu jak dojadę, to będzie koniec czasu. No to tak, co do naszego tematu, kwestii dotyczących naszej walki ze spamem i pomysłów, jakie na tą walkę ze spamem mamy, to teraz bohaterem tego odcinka przede wszystkim będą takie kolejne dwa elementy, które są sumarycznie łączone z tym elementem, który był w poprzednim odcinku. Jakby w poprzednim odcinku mówiliśmy o SPF-ie, natomiast, no i powiedzmy SRS jako element uzupełniający, natomiast teraz ten kolejne mechanizmy, które po SPF-ie zostały wymyślone, to był DKIM oraz w tym wypadku DMARC. No i spróbujemy sobie wyjaśnić właśnie, o co mniej więcej w tych dwóch mechanizmach no chodzi. No poza tym, że jeszcze taki jeden mechanizm, może zanim przejdziemy do bohatera odcinka, tak mi się przypomniało, mam nadzieję, że nie przekręcę, bo to jest rzadko chyba stosowany mechanizm, aczkolwiek tak dla świadomości, że tak istnieje, który się nazywa TARP-IT, tak, jeżeli dobrze, czy tak można powiedzieć, TARPIT po naszemu, niech będzie TARPIT, więc w każdym razie to jest taki mechanizm dość też sprytny, w każdym razie, który zakłada teraz, jeżeli się aplikacja spamerska jakaś, która chce rozsyłać spam, łączy się z serwerem SMTP, to nawet do tego jednego dosłownie serwera SMTP, z którym się łączy, będzie chciał wysyłać bardzo dużą ilość wiadomości w
bardzo małym odcinku czasu. Bo to założenie, wiem, że mam dużo, potrzebuję to robić bardzo szybko, bardzo mi się śpieszy, nie mam czasu na czekanie. Tak, no to wtedy taki mechanizm jak ten właśnie, niech będzie po naszemu, po polsku, tarpit, to w każdym razie ten mechanizm zakłada, że jak będę przyjmował maila, to ja specjalnie trochę jakby sztucznie opóźniam przyjmowanie. To nie jest to samo, co w tym tak zwanym grey listingu, czy w szarych listach, że ja w ogóle odrzucam wiadomość i czekam godzinę, tylko ja wydłużam połączenie, bo mogę. Tak? Na tyle, że wiem, kiedy mniej więcej wyleci timeout tak zwany, czyli zerwie w tym momencie ten klient, który się ze mną łączy, wiem, kiedy zerwie połączenie, więc ja tak mniej więcej specjalnie z prezentacją czekam prawie do maksymalnego czasu i prawie jak już wiem, że za chwilę ze mną zerwie połączenie, to ja wtedy mówię, a jednak jestem, tak, czyli w tym momencie, to nie będzie w minutach, wiemy, tak, ale jednak znacznie dłużej niż normalnie będziemy obsługiwali to połączenie, czy to będzie powiedzmy 2 sekundy, coś w tym stylu. Więc w takiej sytuacji my połączenie obsługujemy tylko z opóźnieniem, bo w tym momencie, jeżeli zakładamy, że aplikacja spamerska ma do wysyłania tego 100 tysięcy, no to dla niej to, że my wydłużymy teraz do 2-3 sekund to nasze połączenie, a nie do kilku mikrosekund, to ma dla niej horrendalne znaczenie i szlak ją jasny za chwilę będzie trafiać i w każdym razie nawet prawdopodobnie się podda i nie będzie w każdym razie próbowało wysłać tego spamu, tego maila ze spamem, który jest w ramach połączenia mającego aktualnie opóźnienie w realizacji. No więc taki mechanizm, który oczywiście też jakiś tam sens ma, natomiast na pewno też nie w pojedynkę, czy jako potraktowanie dodatkowego kolejnego, który coś tam jeszcze w kontekście wszystkich tych mechanizmów dokupy, coś tam może w każdym razie nam dodać. To tak jako ciekawostka, bo to rzadko gdzieś tam spotykane, mało kto wie, chyba że pewnie, że takie coś istnieje, no ale jako ciekawostka też dorzuciłem. Dobra, ale wracając do bohaterów odcinka, tak, bo mamy w tym cyklu tych trzech, tak naprawdę trzech elementów, SPF, DKIM i DMARC. To teraz tak, wiemy, do czego służy SPF, teraz, do czego służy DKIM. Szczerze mówiąc, to do tego samego, co SPF. Chodzi de facto nadal o walkę z tym tak zwanym spoofingiem, czyli podszywaniem się kogoś pod adres mailowy, którego nie jest właścicielem. I DKIM ma dokładnie ten sam problem rozwiązywać, tyle, że chyba znacznie lepiej to robi niż SPF. Właśnie powiem, że znaczy, jeżeli mamy teraz SPF wraz z tym mechanizmem SRS, to już nie jest tak bardzo źle, jak był sam SPF, bo faktycznie, kiedy był sam, to ja już tam w poprzednim odcinku mówiłem, że sam psioczyłem i psioczę, że jeżeli jest bez tego mechanizmu SRS, to jest mechanizm na skróć debilny. I tam chyba nawet mówiłem, że tak, że kiedyś sam mówiłem, że debile go wymyślili i debile go używają. Aczkolwiek teraz z mechanizmem SRS od razu mówię, ok, to trochę wygląda inaczej. Co nie znaczy, że dalej pewne problemy, gdzieś tam w poprzednim odcinku mówiłem, on jednak rodzi. DKIM je trochę rozwiązuje, tak, summa summarum, bo on próbuje rozwiązać ten problem na inny sposób, bo teraz, jeżeli wysyłany jest mail z serwera pocztowego, to ten serwer pocztowy realizuje w tym momencie na mailu podpis elektroniczny, tak, w tym wypadku. Bo tak naprawdę cały pomysł DKIM to jest nic innego jak realizacja podpisu elektronicznego przez serwer pocztowy na mail. Jak ktoś nie wie, jak działa podpis elektroniczny, to ja zachęcam. Na naszym kanale jest cały cykl podstaw szyfrowania danych i tam między innymi można też znaleźć informacje odnośnie tego, czym jest podpis elektroniczny i jak działa. Więc w skrócie, w każdym razie, nie wchodząc tutaj w duże technikalia, to de facto sam serwer pocztowy właśnie musi mieć wygenerowany na swoje potrzeby w ramach tego mechanizmu DKIM klucz prywatny i klucz publiczny i de facto w tym momencie podpisuje maile z wykorzystaniem klucza prywatnego. Ok, no i teraz, więc szyfruje pewną informację w nagłówkach maila i dokłada tą informację do maila. No i teraz odbiorca, znaczy serwer pocztowy, który będzie odbierał taki mail, widzi w końcu skąd ten mail przyszedł. Jak widzi, i nawet, co ciekawe, jego tutaj nawet bardziej będzie interesował nie tyle, bo tak w poprzednim odcinku żeśmy wyróżnili coś takiego jak adres nadawcy jako adres kopertowy i nagłówkowy. Tak? I tam mówiłem, że w kontekście mechanizmu SPF raczej istotny jest adres kopertowy. Natomiast przy DKIM możemy się skupić spokojnie nawet na adresie nagłówkowym w tej sytuacji, tylko problem polega na tym, że w tym adresie nagłówkowym jakby był, znaczy to trzeba powiązać z tym, co ja trochę próbowałem w poprzednim odcinku przekazać,
i problemy, które gdzieś tam wynikają potem z stosowania również nawet tego całego DKM, że nawet jeżeli tutaj już spokojnie możemy ten nagłówkowy, to pamiętajmy, że mamy teraz coś, użytkownik małpa moja firma.pl, no i weryfikuję w tym momencie, że to jednak przychodzi z moja firma.pl, czyli jednak, nie, znaczy trochę, nieważne niby, który serwer pocztowy będzie ten mail wysyłał, ale ten serwer pocztowy jednak musi w tym momencie, no, mieć zaimplementowaną obsługę tego klucza prywatnego. Jeżeli więc mamy 2-3 serwery, które będą mogły wysyłać takie maile, to znaczy, że wszystkie trzy muszą mieć zaimplementowany klucz prywatny dla małpa moja firma.pl. No to też niestety jednak rodzi troszeczkę pewne problemy czasami ogólnie, natomiast jeżeli już ma i podpisze, to teraz nasz serwer, który odbiera tego maila, ten końcowy, po prostu patrzy, aha, przyszło od adresata użytkownik małpa moja firma.pl, to teraz uwaga, no musi odszyfrować tę wiadomość zaszyfrowaną w nagłówku, żeby sprawdzić, czy podpis elektroniczny jest właściwy, prawidłowy. No więc cóż, do tego potrzebuje klucz publiczny. I teraz jest pytanie, skąd ma go dorwać, tak? I sposób jakiś jeszcze wiarygodny. No i pomysł tutaj jest taki, trochę podobny jak przy SP, że klucz publiczny powinniśmy w ramach specjalnego teraz rekordu DKIM w strefie DNS-owej moja firma.pl, tak? No w każdym razie, więc w tej strefie DNS-owej naszej powinniśmy specjalny rekord, jeszcze raz DKIM, w którym będzie zawarty klucz publiczny. Nie tylko, ale przede wszystkim głównym elementem tego rekordu DNS-owego będzie właśnie klucz publiczny. I wtedy łączymy się, zakładamy, że to jest wtedy wiarygodna informacja, no bo ktoś wrzucając do strefy DNS-owej ten klucz publiczny, no to chyba ten, kto jest właścicielem tej strefy DNS-owej, tym samym również ma uprawnienia do obsługi tej poczty elektronicznej w ramach takiegoż adresu mailowego. Ok, no więc taki jest mniej więcej pomysł na ten cały mechanizm DKIM. On tak przy okazji dla mnie osobiście też ma pewne takie wady, bo jeżeli chodzi o wykorzystanie DNS-a, tak notabene, bo tak samo w SPF-ie jednak wykorzystywaliśmy DNS-a do przekazywania pewnych informacji, również wykorzystujemy DNS-a do przekazywania pewnych informacji, które zakładamy, że pozwoli nam przekazać pewną informację w sposób, bo jeszcze chodzi o to, żeby to właśnie było wiarygodne, bo jaką miałem gwarancję, że klucz publiczny, który odczytałem, czy tak samo wcześniej w SPF-ie, reguły, które odczytałem dotyczące tego rekordu SP w DNS-ie, są tak naprawdę regułami właściwymi, prawidłowymi, nikt nie podmienił po drodze. Powiem, że to jest jednak pewien problem, który jest trochę taką dziurą też w tym pomyśle, no bo przypominam, że na obecną chwilę jednak w większości korzystamy z systemu DNS-owego, który przesyła transmisję, wszystkie informacje dane przez sieć w transmisji nieszyfrowanej, tak, w tym wypadku. Więc jeżeli przesyła w transmisji nieszyfrowanej, no to ktoś to może podłożyć przecież. Jaki problem? Tak, więc tutaj dużo pokazów można zrobić. Ciekawe, że tam gdzieś tam też już w cyklu Okiełznać DNS na naszym kanale są już odcinki, czy nawet odcinek, no chyba odcinki, tak, które właśnie coś niecoś mówią o problematyce dotyczącej właśnie kwestii tego, że ktoś może nam podmienić odpowiedź DNS-ową na nieprawdziwo. No i to niestety w tym wypadku trochę i staje się problemem z naszego punktu widzenia. Bo skąd ja mam wiedzieć, bo mówię tak, no okej, właściciel strefy DNS-owej przecież może tylko umieszczać w niej informacje i to jest ten, co również jest właścicielem maila. Dobra, okej, tu można powiedzieć, że jest jakaś tam zgoda, tylko ja mówię o innym problemie, że jaką my mamy pewność, iż teraz ten rekord DNS-owy, który myśmy pobrali z tego serwera DNS-owego, jest prawdziwy. Może na samym serwerze DNS ok, jest prawdziwy, tylko że w międzyczasie pomiędzy serwerem DNS-owym a mną mógł on ulec niestety celowemu zniekształceniu, tak, podmianie. Oczywiście pytanie, czy są mechanizmy, które w tym momencie jednak ten problem rozwiązało, to w tych odcinkach dotyczących Okiełznać DNS jest właśnie o tym mowa. Na przykład DNSSEC, tak? Rewelacyjna sprawa, super sprawa, tylko jasny gwintol, mało kto z tego korzysta. Czyli robi się coraz lepiej, żeby nie było, bo ja na przykład mam w przeglądarce internetowej taką specjalne rozszerzenie, które potem mi pokazuje, jak chodzę na stronę internetową daną, czy właśnie jest ten DNSSEC dla tej domeny, która mnie prowadzi do tej strony internetowej, właśnie ten DNSSEC, czy tam jest zaimplementowany.
No to powiem szczerze, że już czasem patrzę, o, następna witryna, więc coś tam w ogóle się rusza. Tak, ogólnie. Aczkolwiek mówię, no więcej coś, niecoś kieruję tutaj okiem znać DNS, tam jakieś odcinki w tym kontekście są. Ja tylko wskazuję, że przy SPF-ie i DKM dla mnie osobiście to jest taki malutki wyłom. Na pewno w kontekście innych elementów on jest to dużo bardziej problematyczne niż przy DKM i SPF, ale jednak ten mały wyłom jest. Jak zaczniemy DNS-eka stosować powszechnie, pytanie kiedy to nastąpi, tak? Bo admini nie są za bardzo chętni do tego, ze względu na to, że jednak jest pewna dość spora wiedza, niekoniecznie bardzo prosta i łatwa, bo już choćby się ona zaczyna rozbijać o podstawie szyfrowania danych, a informatycy takiej tematyki nie lubią, bo jest za trudna, za skomplikowana, a my chcemy szybko, łatwo i przyjemnie, no to zobaczymy, jak to będzie wychodziło. No co fakt, jest coraz lepiej, to chociaż o tyle. Dobra, wracając w każdym razie do admeritum, już się wracając do tego całego DKM, czyli pomysł ogólnie jest lepszy, bo na przykład mówiliśmy w poprzednim odcinku, że SPF rodzi problemy przy tak zwanym przekierowywaniu maili, tak? Czy nie będzie, po waszemu forwardzie, no ja wolę język polski, zgodnie z odcinkiem IT Miodek. Przy przekierowywaniu maili dalej, SPF rodził problemy, DKM nie. Bo de facto my sprawdzamy podpis elektroniczny, sugerując się adresem, w tym wypadku tym nagłówkowym, a nie kopertowym. Więc w tej sytuacji DKM nie rodzi problemu przy przekazywaniu maili dalej. Natomiast summa summarum, czy będzie rodzić maile, teraz tak się zastanawiam, problemy. Wtedy, kiedy ja mówię też o takim problemie, że my próbujemy w takiej sytuacji, tak, będzie rodzić problem, próbujemy w każdym razie w sytuacji, na przykład, kiedy ja chcę wysłać mail przez serwer pocztowy, nie moja firma.pl, a interia.pl, czyli mam użytkownik małpa moja firma.pl maila, nie działa mi w tej chwili serwer pocztowy, chcę wysłać z wykorzystaniem interii, bo takie możliwość mam. No to niestety DKM nie ogarnie, bo w tym momencie jednak interia musiałaby posiadać klucz prywatny do podpisu tego typu maili. No to jest jakiś tam mimo wszystko trochę wtedy problem. Dobra, natomiast to tak co do DKM, natomiast faktycznie rozwiązuje problem, przynajmniej ten najważniejszy, przekierowywania maili dalej. To już jest dużo, tak, mimo wszystko. I chyba nawet lepiej to rozwiązuje problem niż SPF. Natomiast co ciekawe, teraz pytanie tak... Czy mogę mieć sam w tym momencie SPF? Mogę mieć. Czy mogę mieć sam DKM? Teoretycznie mogę mieć, aczkolwiek bardzo często to obydwa mechanizmy są po prostu łączone jako obydwa naraz. Ok, no to teraz tak, wiemy już do czego służy do DKM, czyli jakby nie było, służy znowu do uzyskania pewności, że mail, który przyszedł od Wojtka, faktycznie przyszedł od Wojtka. Tak, trochę, może przynajmniej. Był wysłany przez serwer pocztowy, który obsługuje Wojtka, bo bardziej tak. Ale tak najlepiej w ogóle, czy to przyszło od Wojtka, to szczerze mówiąc jednak udowadnia podpis elektroniczny samego pojedynczego maila, który składa Wojtek za pomocą swojego klienta pocztowego. To już jest najlepszy gwarant, bo tutaj bardziej mamy gwarancję, że to przyszło od prawidłowego serwera pocztowego, jeszcze niekoniecznie samego nadawcy. Ale to już jest dużo, tak, mimo wszystko. I rozwiązuje trochę problem tych aplikacji, które chcą wysyłać coś, zafałszowując adres nadawcy. No dobra, to mamy tak, to wiemy jak działa DKM, do czego służy teraz mechanizm, jakim jest DMARC. DMARC jest teraz takim ciekawym mechanizmem, który nie służy na wprost do rozwiązywania takich problemów, ani niech będzie tego antyspamu, czy nawet tutaj tego podszywania się pod maile, tylko uzupełnia tak naprawdę SPF-a i DKM w pewnym ciekawym tutaj podejściu. Czyli DMARC jest taką pewną swoistego rodzaju polityką, którą może ustawić, tak, przemyśleć, wymyśleć i dać się o tej polityce znać sama osoba, która również obsługuje DKM i SPF od strony teraz tej serwerowej, czyli jeżeli ja mam serwer pocztowy moja firma.pl i w tym momencie sam obsługuję SPF-a
wrzucając do strefy DNS-owej mojafirma.pl odpowiedni rekord SPF, czy tak samo przy DKIM, obsługując, wysyłając maile z mojego serwera pocztowego mojafirma.pl, maile z tym podpisem elektronicznym i wrzucając znowu do strefy DNS-owej mojafirma.pl ten klucz publiczny w ramach rekordu DNS-owego DKIM, czyli teraz ja mogę również ustanowić swoistego rodzaju taką politykę, którą też, uwaga, też rzucamy do DNS-a w ramach specjalnego rekordu DNS-owego DMARC i w ramach tego rekordu jakby dajemy znać tym aplikacjom, które będą odbierały maile, które są wysyłane z naszego serwera pocztowego, o tym, jaką reakcję one powinny realizować w kontekście maili, które same przetwarzają jednak z wykorzystaniem czy to mechanizmu SPF, czy to z wykorzystaniem mechanizmu DKIM. I to tak ciekawie, bo oczywiście my możemy teraz, ja mam na swoim serwerze pocztowym DKIM i SPF jako ochronę. Tak? I teraz ja sam mogę ustanawiać, jak reagować na maile, to jak my mamy trochę też od innej strony, że teraz to ten, kto jest właścicielem serwera pocztowego, tak, który powiedział, że on wdraża te mechanizmy pozwalające serwerom, które odbierają maile, na weryfikację, to teraz ja również mogę przekazać tym serwerom, co one mają zrobić, co ja uważam za słuszne, że one powinny zrobić, jeżeli by otrzymały takiego maila, który został zweryfikowany, w szczególności, no chodzi nam negatywnie, w kwestii tego mechanizmu, czy to DKIM, czy SPF. No i teraz te możliwości na przykład są takie. Olej sprawę i normalnie przetwarzaj maila. Mamy też taką możliwość. Możemy powiedzieć, żeby na przykład wrzucił do kwarantanny. Możemy powiedzieć, żeby wyrąbał w ogóle w kosmos. To już my możemy powiedzieć jako właściciel mojafirma.pl. Czyli wszyscy ci, co dostaną od nas mojafirma.pl, a okaże się, że adres był zafałszowany, nie ma prawidłowego podpisu elektronicznego, to wtedy ta aplikacja na tym serwerze pocztowym również weryfikuje rekord DMARC i patrzy, co właściciel strefy, czyli serwera pocztowego mojafirma.pl mi przekazuje, że ja powinienem z tym zrobić. Takie dość ciekawe podejście, bo raczej to my jesteśmy pewnie przyzwyczajeni, że teraz to ja sam powinienem podjąć decyzję jako właściciel serwera pocztowego, który weryfikuje, czy coś jest prawidłowe, czy nie, to ja powinienem stwierdzić, co z tym faktem zrobić. A tutaj jakby to nie ja, tylko daje mi znać, co ja mam zrobić, jeżeli uznam, że jest nieprawidłowy, co daje mi znać właściciel teraz, moja firma PL, co ja powinienem z tym zrobić. Bo ile powiedzmy, że dyskutować można o sensowności teraz, czy to, że ma wrzucać do kwarantanny, wyrąbać w kosmos, albo w ogóle nic nie robić, bo pytanie, czy nie lepiej, jeżeli jednak serwer, administrator serwera końcowego tą decyzję podejmie, to na pewno tam jest jedna bardzo ciekawa inna rzecz, która ma tutaj mimo wszystko sens. Tak, czyli można w tym rekordzie DMARC podać adres mailowy nasz, gdzie prosimy o informację, o raporcie odnośnie maili, które zostały zweryfikowane w sposób negatywny. Żebyśmy na przykład mieli taką informację, że ktoś próbuje się w ogóle pod nas podszywać. No i to czasem może być informacja dla nas mimo wszystko cenna, często gęsto, żeby zawczasu wiedzieć, że różne dziwne próby są dokonywane i można by reagować jeszcze zanim ktoś będzie nas posądzał o różne dziwne, niecne czyny, treści i temu typu podobne. I to nie wiem, czy nie jest najciekawsze chyba jeszcze w ramach tego całego rekordu DMARC, tej polityki, czy tych polityk, które my tam w każdym razie możemy ustanowić. Dobra, no więc to jest taka swoistego rodzaju, jak widać, jest taka polityka, którą teraz właściciel serwera tego pocztowego, tego początkowego, tego serwera nadawcy, który wysyła mail do kogoś, daje znać serwerowi teraz tego odbiorcy, temu serwerowi pocztowemu odbiorcy, co ma zrobić, jeżeli okaże się, że oczywiście obsługuje DKIM, obsługuje, jeżeli negatywnie przejdzie weryfikację w ramach czy to SPF, czy to w każdym razie DKIM. Okej, mam nadzieję, że coś z tego w miarę trochę gdzieś będzie zrozumiałe.
No bo mimo wszystko nie powiem, no ten DKIM SPF, szczególnie na przykład DKIM, jak się rozumie podstawy szyfrowania danych i powie się hasło podpis elektroniczny, to w sumie od razu jest, aha, już wiem o co chodzi. No i klucz publiczny po prostu wrzucam teraz do strefy DNS-owej, gdzie jest wszemi wobec znany, natomiast na pewno dla tych, którzy nie rozumieją podstaw szyfrowania danych, będzie to trudniejsze do zrozumienia, o co chodzi. I nawet jeszcze mogą nieźle narąbać, bo jeszcze się okaże, że się pomylą. I to klucz prywatny wrzucą, a nie publiczny. I będzie później niezłe śmichu-chichu. No więc jednak lepiej się zabierać, mi się wydaje, za to, jak się jednak te podstawy szyfrowania danych zrozumie. A przypominam, że na kanale cały ładny, duży cykl podstaw szyfrowania danych mamy. I warto wtedy za niego się zabrać, zanim się zabierzemy za obsługę rekordu DKIM. No więc ten pomysł według mnie chyba jest trochę fajniejszy niż SPF. Czy dla mnie problemem w SPF-ie był, jeszcze raz, ten tryb, w którym nie był wykorzystywany ten dodatkowy mechanizm SRS. Tak, wracam w poprzednim odcinku, bo wszystko mówiono, o co chodzi. Więc jeżeli był sam SPF samodzielnie, to ja jeszcze raz powiem, mówiłem, debile to wymyślili i debile tego używają. Tak, bo to rodzi naprawdę dużo problemów. Natomiast SPF, jak mówię, jest jeszcze inny problem, że niestety jesteśmy uwarunkowani również tym, kto odbiera maila, czyli serwerem pocztowym odbiorcy. I pytanie, jak wygląda konfiguracja serwera pocztowego odbiorcy? No bo jednak większość, nie łudźmy się, informatyków, ja nie chcę tego, bo zaraz ktoś tu odbierze, że jakoś tak w tej chwili chce, nie wiem, umniejszać, poniżać i tak dalej. No nie, znaczy z ręką na sercu, tak od razu nie ma co ukrywać. Bardzo duża część informatyków no działa na takiej zasadzie, jak to my to nazywamy, kopiuj, wklej, działa i tego się trzymajmy, tak? I tyle. Więc, no i zadziałało coś przecież, tak? Nawet. Gdzieś tam zweryfikowałem, chyba jest, wydaje mi się, że okej. A my nie lubimy teorii, my lubimy działanie, akcje, od razu, ma się dziać, ma być. I najlepiej, jak można tu mało czasu na to spożytkować, możemy się oko pocieszyć, a problem polega na tym, że ja próbuję czasami też w tych odcinkach tak trochę poprzekazywać, jakiś tak trochę pod spodem różnych myśli, które mam nadzieję, że gdzieś tam w głowie zakiełkują i coś jednak, co niektóre osoby się może pozastanawiają, że coś w tym może jest jednak na rzeczy, że ta znienawidzona przez nas teoria, czyli właśnie to, co ja nawet dzisiaj opowiadam, zrozumienie tego, jak to działa i jakie problemy to może generować, to ona jest chyba nie mniej ważna, a nawet bardziej ważna od tego, że my coś zastosujemy potem. Łatwiej nam się stosuje chyba coś, co damy radę zrozumieć mimo wszystko. Jesteśmy świadomi też różnego rodzaju zagrożeń, problemów, no bo różne zagrożenia są możliwe w różnych sytuacjach. Ja nie mówię też często gęsto, że to w każdej sytuacji będzie zagrożeniem. W jednej sytuacji coś zagrożeniem będzie, w innej sytuacji to zagrożeniem nie będzie, bo wszystko zależy od teraz sytuacji, miejsca, scenariusza pewnego. Każde miejsce jest inne, każda sytuacja jest inna i nie da się zawsze wszystkiego generalizować. I to też staram się tutaj jakoś tam w miarę mimo wszystko powtarzać. Dobra, no więc, więc tak samo co do tego SPF DKIM, no dla mnie raczej tak, mechanizmy są na pewno fajne, bo one pozwalają nam w tej logice, znaczy cel jest szczytny, no bo chodzi o to, żeby walczyć z podszywaniem się pod maile, a to jest jednak mimo wszystko dość istotny problem na dzień dzisiejszy. Nie wiem, czy nie najlepszym w ogóle wariantem, tak szczerze, to byłaby właśnie obsługa podpisu elektronicznego, ale przez użytkownika końcowego na kliencie pocztowym. Tylko wiemy, że to jest problem, tak? Bo teraz nie mamy nigdy 100% pewności, czy tak faktycznie jest i tak dalej, i tak dalej. No ale to byłoby chyba pewnie, szczerze mówiąc, najlepsze, co mogłoby być. Bo weryfikujemy już nie tylko serwer pocztowy, który wysyła, ale weryfikujemy dokładnie nadawcę, który to w tym wypadku wysyła. Choć oczywiście potem na końcu się okazuje, że i tak najsłabszą ogniwem jest człowiek, bo ja też sobie już wiem, co w komentarzu może się pojawić, tak? Też sobie wyobrażam, że ktoś zhaczył komp pana Wojtka, wyciągnął z kompa pana Wojtka klucz prywatny i klucz publiczny i może w tym momencie wysyłać w jego imieniu, wszyscy myślą, że to jest od niego. Prawda, to też niestety takie niebezpieczeństwo istnieje. No, znaczy to, żeby nie było, to też zawsze we wszystkich kwestiach dotyczących bezpieczeństwa nigdy nie ma tak, że my wymyślimy mechanizmy, które będą totalnie idealnie
i w 100% będą nas zabezpieczały przed wszystkimi pomysłami. My próbujemy ograniczać problem. I chodzi o to, że ja to czasami to treść tak opowiadam, że jeżeli mamy teraz dom i chcemy, żeby ktoś nas nie okradł, to chyba jest kompletnie inna sytuacja, kiedy się okazuje, że my non-stop mamy otwarte drzwi i to na oścież, nawet wtedy, kiedy nas w ogóle w domu nie ma. Okna pootwierane, wszystkie drzwi pootwierane, można wyjść jak się chce, ale trochę jednak jest inna sytuacja, kiedy mamy drzwi antywłamaniowe, okna antywłamaniowe, rolety antywłamaniowe. No tak, też w każdym razie, bo też historię słyszałem jakieś tego typu, że potem rurkę wprowadzili, jak zobaczyli, że okno jest lekko otwarte, a w środku oglądała co rodzina film. No to w tej sytuacji wprowadzili rurkę, jakiś tam taki znieczulający w każdym razie gaz, nawet widzieli teoretycznie wszyscy ci, jak ich okradają, tylko nie byli się w stanie ruszyć nic zrobić, a tam ci w kominiareczkach opróżniali dom jak leci. Oczywiście, że różne sytuacje są i tego czasami może nawet nie przewidzimy, ale ja mówię, no jednak jest kompletnie inna kwestia, że w każdym razie mamy otwarty dom na oścież i tak dalej, a co innego jednak jak się staramy. Oto jak mi się przypomniało, odnośnie na przykład tak samo historia ciekawa, drzwi antywłamaniowych, jak to czasami nasza ludzka mentalność tego, że nam do głowy nie przyjdzie, więc na osiedlu w każdym razie, nieważne jakim, nieważne gdzie, i w bloku takim 11-piętrowym, no pewna rodzina okazało się, że miała właśnie niezłe drzwi antywłamaniowe i mimo wszystko ich okradli. Tak, przez te drzwi antywłamaniowe. Dlaczego? Bo w każdym razie normalnie wyrąbali te drzwi z futryną. I inni sąsiedzi chodzili i tak dalej wokół tego. Wszyscy widzieli, tak, że ktoś wywala drzwi, no ale nikomu do głowy nie przyszło, że ktoś może się w ten sposób włamywać, uwaga. Tak, w każdym razie najciemniej pod latarnią. No że jak, no przecież włamywacze by chyba drzwi z futryną nie wyrąbywali, tylko to muszą być pewnie jacyś tam, nie wiem, może drzwi były złe, coś tego naprawiają i tak dalej. No i potem powynosili też różne ciekawe rzeczy, się okazało. Dobra, no więc takie ciekawe też historie, jak to wygląda w praktyce, nawet nie informatycznej. No na informatyczną się to trochę przykłada. Ale mimo wszystko nadal tak, siłą rzeczy. Jednak poczucie bezpieczeństwa jest goła inne i prawdopodobieństwo, że jakieś dziwne historie wystąpią, jest naprawdę zgoła inne, kiedy my jednak te zabezpieczenia pewne mamy lepsze, niż nie mamy ich w ogóle, bo mamy je, w ogóle mamy to tak już, że jest beznadzieja totalna. Okej, no to tak jeszcze przy okazji ciekawych historii, jak nam wyszło, lekko pod koniec, nieinformatycznych. Dobra, teraz no więc wracając, czy coś jeszcze mi do głowy przyjdzie, jeżeli chodzi o ten DKM, DMARC i SPF, tak? No i mamy, znaczy to ja przypominam, że to nie są na wprost antyspamowe rozwiązania, aczkolwiek je się tak również charakteryzuje, bo nie trudno tutaj nie przyznać też racji, że one pomagają w walce. To nie są na wprost antyspamowe mechanizmy, ale fakt, pomagają w walce z spamem, biorąc pod uwagę, że spam bardzo często i właśnie jest rozsyłany z zafałszowanych adresów nadawcy. No natomiast podsumowując, najważniejsze, one nie są same w sobie może tak złe, jak ja tam gdzieś tam próbowałem też pokazywać, tylko próbuję gdzieś tam w międzyczasie, tak trochę najważniejsze podsumowanie, że nad nimi się trzeba bardzo dobrze zastanowić, kiedy my je wykorzystujemy. Czy to na serwerze pocztowym teraz nadawcy, czy to również, kiedy my implementujemy te mechanizmy u siebie jako serwerze pocztowym naszych odbiorców, tak? Gdzie my jesteśmy tym odbiorcą. Bo nieprawidłowe podejście do sprawy i tylko na zasadzie kopiuj, wklej, działaj, tego się trzymajmy ze strony jakiejś internetowej, może się okazać, że zrodzi nam potem różne problemy, gdzie będą nas wyzywać. Tak, o takich, siakich i owakich, jednak może czasem to, co próbowałem gdzieś tam przekazać, że warto gdzieś tam trochę wiedzieć, jak to działa i zastanowić się, jak w każdym razie będę chciał to u siebie wdrożyć, żeby miało to mimo wszystko ręce i nogi. Okej, no to tak. Tak summa summarum, to powiem szczerze, że najważniejsze, najciekawsze, te wszystkie najistotniejsze, najczęściej stosowane i tak dalej, mechanizmy antyspamowe, tym samym myśmy omówili. Co najwyżej zostałoby pewnie takie jeszcze jakieś podsumowanie dotyczące teraz to, jak to używać, bo jeżeli teraz popatrzymy tak szczerze, każdy mechanizm z osobna to kiepsko. Znaczy, nie ma ani jednego takiego, który sam, samodzielnie rozwiąże nam jakieś problemy. No nie, każdy generuje mimo wszystko jakieś problemy, tak? Czyli albo jest mało skuteczny samodzielnie, albo jest może i bardzo skuteczny, ale jak ja to mówiłem, gdzie drwa rąbią, tam wióra lecą, czyli wyrąbuje nam niestety potem prawidłowe maile. Więc
myślę, że jeszcze jeden odcinek taki właśnie ukujemy w kontekście takiej dyskusji teraz, jakieś tam próby poukładania, bo oczywiście każdy teraz, rozumiejąc jak działają wszystkie mechanizmy, no może sam się zastanowić na tym, jak poukładać je, które w ogóle wybrać, jakie poukładać, jak do nich podejść, żeby udało się coś z nich mimo wszystko sensownego tutaj wycisnąć. No ja jakąś tam małą dyskusję też spróbuję może w jednym jeszcze odcinku właśnie na ten temat, no jakoś tak w każdym razie coś niecoś podyskutować. I można w tym momencie potem podyskutować również w ramach komentarzy, może ktoś inny znajdzie lepsze podejście, bo ja oczywiście sobie nigdy nie przypisuję wszystkich racji świata, że wiem najlepiej i tak dalej, jak to jest. Każdy wie trochę więcej lub trochę mniej, więc ja czasami się coś dowiaduję. Zresztą, ależ tutaj ktoś mi stanął. Dobra, zresztą w każdym razie już w jednym komentarzu, który jeszcze niestety nie mam chwili czasu, żeby do końca ten dokument RFC jeszcze przeczytać. Tak, jeszcze raz na spokojnie, bo się okazuje, że w naszej takiej jednej małej dyskusji, która chyba już po dwoma naszymi filmami się toczyła między mną a pewną jedną osobą, ta osoba od razu wie, o kogo chodzi. I co do kwestii dotyczących zabezpieczeń, tych prostych zabezpieczeń antyspamowych, mamy dyskusję, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Mi się w końcu udało dojść, o co chodzi. I że nie chodzi o samo Hello Echo, tylko o nazwę DNS-ową. Choć na razie mnie ta dyskusja nie przekonała, co nie znaczy, że ja jestem otwarty, żeby nie było. Tylko chcę mieć w głowie to poukładane, żeby mnie to przekonało. I być może tutaj wtedy w odcinku powiem, dobra, zmieniam zdanie, to co było w pierwszym odcinku, jednak zmieniam zdanie, jest nieprawdziwe. I ja z tym problemu żadnego bynajmniej nie mam. Nie uznaję siebie z omnibusa wszechwiedzącego, etc., etc. Tak, natomiast no muszę to przetrawić, bo na razie mnie to nie przekonuje jeszcze, ale mówię musimy, bo na razie żeśmy we dwójkę przeczytali RFC i ja nawet sam powiedziałem w tym moim komentarzu w odpowiedzi, że ten dokument RFC jest takim językiem napisanym, że każdy chyba może go jednak zrozumieć czasami faktycznie trochę. Pytanie, jak go zrozumieć. Natomiast ja go zrozumiałem, tak od razu odpowiem, na zasadzie takiej, że jeżeli tylko jednak można, to powinna być stosowana w pełni kwalifikowana nazwa DNS-owa w ramach połączeń. Jakby wskazane jest jedno, dla mnie tak trochę no jednoznacznie, może nie jednoznacznie, wskazanym jest, że warunkiem, możliwością, gdy nie będziemy stosować, czy takim wyjątkiem ewentualnie, jest sytuacja, w której mamy klienta i który nie ma tej nazwy DNS-owej, nie ma RFDNS-a, nie jest w stanie podać żadnej nazwy DNS-owej. Wtedy on może wysłać no, albo prostą jakąś nazwę, albo adres IP. Ja mniej więcej tak ten dokument RFC zrozumiałem, natomiast serwery pocztowe powinny być zobligowane. Natomiast jak rozpoznać, była też kwestia, że się do nas łączy klient-serwer, jeżeli protokół SMTP nie rozróżnia trochę do końca. No niby tak, niby nie, bo jednak możemy rozróżnić na zasadzie takiej, że klienci pocztowi, jednak nasi, jako klienci, czyli ci, którzy za pośrednictwem naszego serwera pocztowego wysyłają maile dalej, tak, to oni powinni się uwierzytelnić, więc jeżeli przeszli prawidłowo mechanizm uwierzytelniania, to w takiej sytuacji wiemy, że to są klienci. Jeżeli nie uwierzytelniali się do nas, to znaczy, że to jest serwer pocztowy. Oczywiście, że może być tak, że to nie jest, ale to i tak nie przychodzi mechanizm uwierzytelniania i w efekcie końcowym mail nie zostanie przesłany dalej i tak, bo tak nie powinno mimo wszystko być. Więc ja w ten sposób gdzieś tam trochę rozgraniczam tego typu kwestie, że po prostu klienci to są ci, co się prawidłowo uwierzytelnili. Oni przechodzą trochę inne reguły w ramach serwera pocztowego, w ramach których są weryfikowani, a trochę innym regułom w ogóle są poddawane połączenia, które przychodzą z serweru, czyli to są te, które nie są uwierzytelnione. Okej, to tak trochę odpowiadając też na końcu w kontekście naszej dyskusji, bo może będzie tutaj szybciej czasami niż mnie napisać potem w komentarzu, jeszcze raz przeczytać ten dokument RFC, a że muszę, już zaparkowałem, muszę iść w tej chwili, no do roboty trzeba zarabiać na życie, jednak, bo z reklam na YouTubie trochę ciężko, z Patronite'a nie wiem, może z Patronite'a jak uruchomimy, zobaczymy, ale przy tych stawkach to raczej moja intencja jest chyba taka, żeby dało się czasami coś fajnego kupić, sprzęt i tak dalej, dzięki któremu coś można pokazać i zobaczyć, żeby nie musieć z własnej kasy też wydawać. No może kiedyś, nie wiem, aczkolwiek no, wiem, że no, powinienem wierzyć od razu w projekty, które się realizuje. Na razie tą wiarę mam, ale fajnie później być miło zaskoczonym jednak mimo wszystko. Dobra. Kończymy, 38 minuta nadwyszła, czyli prawie blisko jedna połowa meczu. Dzisiaj nasi znowu grają, w każdym razie, czyli zdradzam dzień, w którym to nagrywam. Miejmy nadzieję, że będzie dużo lepsza gra niż była w piątek, tak, w każdym razie.
Dobra, trzymajmy za nich kciuki. Niech nam coś pokażą w końcu. To co? To ja lecę do roboty. Dziękuję w każdym razie wszystkim tym, którzy dotarli do aż 39 minuty, udało się wysłuchać. Jak się komuś podało, to w górę. Jak nie, to można i w dół. Ale zawsze warto napisać, dlaczego w dół się coś daje, bo mimo wszystko jest to zawsze jakaś tam cenna informacja, bo tak to no co, w dół. No i bo co? No chyba, że bo cię nie lubię, no ale okej, no chyba tak to można odbierać. Dobra, lecę do roboty. Także zapraszam już potem do następnego odcinka.